Cześć. Widzicie, co jest tutaj na tym ekranie? Przyjrzyjcie się, jakbyście jeszcze chcieli chwilę. Już wiecie? To jest zwykłe, normalne, klasyczne gówno. Gówno. To jest synonim polskiej reprezentacyjnej, nie tylko polskiej reprezentacyjnej, reprezentacyjnej piłki. Szczegóły za moment. To, co pokazała polska reprezentacja w meczu z Czechami w Pradze, nie zasługuje na żadne inne określenie jak gówno! Skandaliczny występ gwiazd polskiej piłki, skandaliczny początek meczu i każda kolejna minuta a jak w trakcie meczu tego w Pradze z Czechami pojawiły się dwie, trzy, cztery minuty nieco lepszej gry. To komentatorzy ciężką robotę mieli w tym meczu. Strasznie ciężką. Próbowali z tych dwóch, trzech, czterech minut zrobić opowieść niesamowitą, bo sami byli zażenowani tym, co muszą komentować w wykonaniu tych beznadziejnych reprezentantów Polski. Widzieliście. Poczynania i popisy Bielika, Karbownika, Bednarka, Kiwiora, Gumnego. Widzieliście jak po raz kolejny do dyskusji: czy to jego tylko i wyłącznie wina, czy to jest złożona sprawa? Bezradnego gwiazdora największego światowego formatu. Roberta Lewandowskiego, którego niektórzy z Was, ale tylko ci, uważali i być może uważają za najlepszego piłkarza świata, większej bzdury nie można było wymyśleć i teraz i kiedyś. Nigdy Lewandowski nie był i nie będzie najlepszym piłkarzem świata. Cieszmy się, że jest w dziesiątce, moim zdaniem. Maksymalnie w dziesiątce najlepszych piłkarzy świata, a może i w dwudziestce, a może i w dwudziestce. Tak się grzejemy tym Robertem, a on co mecz, w którym powinien udowodnić, że on jest właśnie znakomity, rewelacyjny, bezdyskusyjnie, to jego nie ma. Zawsze ma na swoje wytłumaczenie coś, zawsze ma coś, a to jego legendarne, jakby to. To Toby, jakby, to, to by coś. Jakby, 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 jakby. Wszystko u Lewandowskiego jest jakby. Ale on i tak dla polskiej piłki na przestrzeni lat zrobił mnóstwo dobrego. Pewnie parskniecie śmiechem, jeżeli użyję takiego określenia, rozsławił polską piłkę. Gówno prawda. Rozsławił tylko siebie dzięki znakomitej grze Bayernu Monachium, w której to drużynie był fajnie wkomponowany i cała drużyna pracowała dla niego. No i teraz z racji na legendę, na moc marketingową Barcelony, dalej rozsławia siebie, ale po takim meczu jak w Pradze na pewno nie rozsławia polskiej reprezentacyjnej. Piłki. Polska piłka w wykonaniu iligowym, i reprezentacyjnym to jest gówno, to jest gówno i się nic nie zmienia od lat. I nie okłamujcie samych siebie, że się coś z polską piłką dzieje lepszego, dobrego, że poszła w dobrym kierunku. Nigdzie nie poszła! Widzieliście, gdzie poszła. W 27 sekundzie meczu w Pradze i w drugiej minucie, 12 sekundzie meczu w Pradze. Poszła w piz... poszła... poszła tam, gdzie poszła. Przed wyborem nowego selekcjonera ogromne nadzieje. Kto to będzie? Ale przecież to teraz już PZPN ogłasza, że to będzie ktoś niesamowity. No i jest. Jest. Fernando Szantosz. Nie mam szczególnych uwag do Fernando Santosa, bo jestem w grupie, nie wiem czy licznej, czy nielicznej, ale w grupie, która uważa, że najlepszy trener świata, zlepiony trener z najlepszych trenerów, jacy są na kuli ziemskiej, z tymi piłkarzykami, z tymi tłustymi kotami, najedzonymi w swoich śmiesznych lub nieśmiesznych zagranicznych klubach. Nic nie osiągnie. To nie trener gra, żeby ustalił najlepszą taktykę, jaka w ogóle mieści się albo się nie mieści w głowie. Nic z tego nie będzie, jeżeli wykonawcy będą tak beznadziejni, jak te, jak ci, którzy byli w Pradze na boisku. Skandaliczny mecz! Wszyscy przed meczami, jacy to będą waleczni, ambitni. W dupie mieliście waleczność i ambicje. Zostawiliście ją pewnie w jakiś sklepach, w których torebka, albo buty, albo spodnie kosztują 30, 40, 50 tysięcy. Tam macie ambicje, a nie na boisku. I wasze kobiety, i wasze żony, dziewczyny, to jest temat, który też poruszę kiedyś. Kiedyś delikatny, drażliwy. I się wożą wszyscy. I te wasze damy. Pewne pieniędzmi waszymi przede wszystkim. Marginalny temat akurat dzisiaj, ale musiałem go poruszyć, bo już od pewnego czasu zbieram się do tego, żeby obśmiać to towarzystwo. Obśmiać to próżniackie towarzystwo. Mecz w Pradze pokazał, że nie mamy żadnej ambitnej reprezentacyjnej ekipy. To, że ci piłkarze zagrali tak, jak zagrali, to po raz kolejny odkrywamy Amerykę. Po raz kolejny jesteśmy zdziwieni, że ten nie nadążał, ten się przewracał, ten podchodził do rywala, jakby się bał, że rywal ma wszystkie choroby świata w dodatku zakaźne, a tamten zanim zareagował, to piłka była już 20 metrów od niego. Takich mamy piłkarzy i nie ma żadnego znaczenia, że niektórzy mają w swoim CV, że grali w takim, w takim, w takim, w takim klubie. Niektóre z tych klubów, jak wiecie, to robią wrażenie. Natomiast czy ci piłkarze, którzy grają, którzy są w tych klubach robiących wrażenie po samej nazwie, czy oni w tych klubach coś znaczą, poza Zielińskim, Szczęsnym, Lewandowskim, czy oni coś znaczą w tych klubach? Czy taki kiwior znaczy coś w swoim nowym klubie? Czy taki Bednarek, to gra na przykład w jakimś zajebistym angielskim klubie i na dodatek jest tam wiodącą postacią? Czy taki karbownik, czy taki karbownik, grając w niemieckim klubie, pokazuje, że od czasów pobytu w legii stał się lepszym piłkarzem? Odpowiadacie sobie na te pytania, czy wolicie nie dobijać siebie jako kibice reprezentacji Polski? Gdyby nieszczęsny, przecież ten mecz powinien zakończyć się 6-7-0. Dobra, niech ta jedna bramka już będzie przypadkowo zupełnie moim zdaniem strzelona. Przecież polska reprezentacja od dawna, jeżeli cokolwiek nam przynosi, to wstyd i zażenowanie. I te warunki, jakie mają do przygotowań, i te hotele, i te posiłki, i ta ochrona, i te autokary, i ten sprzęt do wyboru, do koloru. Jak przyjdzie do konkretów, czyli do grania, to jest gówno. I to było właśnie w Pradze. Beznadziejny mecz reprezentacji z racji na beznadziejnych piłkarzy, jakich mamy. Jakich mamy. Zaraz powiecie, ale przecież Lewandowski nie jest beznadziejny. No nie jest Lewandowski beznadziejny. Nie jest Lewandowski beznadziejny. Zieliński też nie jest beznadziejny. No nie jest. Ale dlaczego do kuli nędzy w reprezentacji ciągle grają tak, że później właśnie wszyscy się zastanawiają dlaczego, dlaczego, dlaczego? Dlatego, że w swoich klubach mają lepszą tak zwaną obsługę. Tak zwaną obsługę, czyli, czyli wielu piłkarzy na bardzo dobrym poziomie, wielokrotnie nawet wyższym niż wymienieni. No i dlatego to się kręci. A w reprezentacji Polski jest taka obsługa, jaka jest, i gówno z tego będzie. Przed nami mecz z Albanią. No i, no i oczywiście Polska jest faworytem, Tak, Albania. <laughs> Albania, co to Albania? Słuchajcie, wiem, że teraz uznacie mnie za strasznego po za strasznego pojecha, idiotę, kretyna, znienawidzicie mnie, powiecie: zamknij mordę skórę. Wiecie, że ja jestem w tym meczu z Albanią? Bo jeżeli ma coś pierdolnąć na poważnie, tak się rozpaść na kawałki w polskiej piłce, to jeżeli my wygramy z Albanią 1-0, 5-0, 0 7-0 to jest niemożliwe, ale 1-0 jak najbardziej, to znowu będzie, że ten mecz w Pradze to był wypadek przy pracy. To znowu będzie mowa, że akurat źle weszliśmy w mecz i to. Pierdolę, źle weszliśmy w mecz. To kurwa, wejdźcie dobrze w jakiś mecz kiedyś. Wejdźcie kurwa, w jakiś mecz dobrze. Jak ciągle źle wchodzicie w mecz. A już w Pradze to już kompletnie nie. Nawet nie weszliście w mecz, wy w ogóle nie wyszliście z szatni na ten mecz. I, I wiem, że teraz uznacie mnie za kompletnego idiotę, znienawidzicie mnie. Przynajmniej niektórzy, no ale to akurat wiecie, co ja na was nie? Tych, którzy mnie nienawidzą. Jeżeli Polska wygra z Albanią. No, to był wypadek przy pracy w Albani w Pradze. Oczywiście był wypadek przy pracy. Kurwa, zdarza się. O, o, pierdolenie. Znów takie będzie, jak to oni potrafią. A jak Polska przegra z Albanią, to będą dopiero wtedy jaja. To wtedy nie, Polska piłka już nie będzie zwykłym gównem. Zwykłym, śmierdzącym, niczym zerem. Tylko będzie... I tu dowolną nazwę proszę wstawiać. Polscy piłkarze Polska piłka to jest wstyd dla tych, którzy utożsamiają się z reprezentacją, którzy kibicują reprezentacji, którzy jeżdżą za reprezentacją po Europie. No niech będzie, że i po świecie, ale zostańmy już przy tej Europie. Piłkarze reprezentacyjni jesteście beznadziejną zbieraniną przepłaconych piłkarzyków. I w dupie mam, co sobie o mnie myślicie, i do jakiego psychiatry mnie wysyłacie. Jesteście pośmiewiskiem! Janym pośmiewiskiem! W tym odcinku tyle. W piłce ligowej wiele się działo w ostatnich dniach, ale, ale o tym w następnym odcinku, w tym odcinku, który będzie nagrany po meczu Polska-Albania, w jakim nastroju, no to. No to tego dzisiaj oczywiście nie wiem, ale po tych, po tych popisach w Pradze każdy nastrój jest możliwy, jeśli chodzi o rywalizację z Albanią. Do spraw ligowych odniosę się w najbliższym odcinku. Cześć.